Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia akcji informacyjnej, takiej kampanii informacyjnej dla mieszkańców miasta i powiatu ciechanowskiego, z racji takiej, że mało jest informacji na temat wszystkich numerów do dyspozycji dla mieszkańców związanych z pomocą doraźną. Tutaj mam na myśli ratownictwo medyczne i nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Czy dużo jest wezwań nieuzasadnionych? Na dzień dzisiejszy stwierdza się około 1/3 takich wezwań, które są albo naciągnięte, albo ludzie oszukali, podając informacje, lub rzeczywiście są te wezwania nieuzasadnione, gdzie osoba, do której jedzie karetka, w ogóle sobie tej pomocy nie życzy lub jej na miejscu po prostu nie ma. Czy takie fałszywe wezwania stwarzają zagrożenie dla innych chorych? Jak najbardziej, dlatego że w tym momencie, kiedy ambulans ratunkowy z zespołem pojedzie na takie wezwanie, jest zaabsorbowany i innej akcji w tym czasie podjąć nie może. A pamiętajmy, że w tym samym czasie może się nałożyć inne, kolejne wezwanie, rzeczywiście wpływające na stan zagrożenia życia i zdrowia, i ten ambulans już nie pojedzie, będzie musiał czekać ten pacjent. A ile w ciągu miesiąca macie wezwań prawdziwych takich? Generalnie od mniej więcej wychodzi tak statystyka, że jest od 450 do 500 wezwań miesięcznie ogólnych, natomiast z tego tak naprawdę wskazań dla ratownictwa jest wezwań około 300. I są jakieś efekty tej akcji, bo ona już trwa trochę, tak? Tak, ta akcja już trochę czasu trwa. Na razie takich efektów jakichś, powiem, spektakularnych nie widać, aczkolwiek jest trochę lepiej, ponieważ ludzie korzystają z tych numerów, które podaliśmy w namacalnej, że tak powiem, części tej akcji, czyli w ulotce informacyjnej, gdzie podajemy te wszystkie dane, informacje, numery telefonów i ludzie zaczynają z tych numerów korzystać. A jak teraz się funkcjonuje w tym nowym systemie? Jest centralizowana dyspozytornia, dostępność karetek dla pacjentów jest, że tak powiem, szybsza. Dyspozytor centralnie, widząc na monitorze miejsce wezwania i najbliższą karetkę, dysponuje ją jak najszybciej. Nie ma takiej rejonizacji, jak była kiedyś, że ten szpital przy pogotowie zajmuje się swoim rejonem, tym swoim. Jest jeden duży rejon operacyjny 1402 Płock, gdzie dyspozytor może do jednego zdarzenia ściągnąć kilka karetek z różnych dostępnych powiatów. Jest, myślę, że dobrze, a będzie pewnie lepiej.